Dzień dobry, 20 minęła minutę temu. Powinno mnie być już słychać. Mam taką cichą nadzieję, że mnie słychać. A teraz powinno mnie być widać również. Dzień dobry, a raczej dobry wieczór, 20.01 z malutkim poślizgiem. Ciekawy jestem, czy mnie widać i słychać. Tradycyjne wywoływanie duchów. Dajcie znać, czy wszystko gra, czy jestem. Pisze mi tutaj oprogramowanie, że wszystko działa, że jesteście. Słychać, widać, dobrze słychać. Mikrofony testowane ostatnio podczas live'a ze wspierającymi, ale wtedy były problemy, ale teraz już rozkminiłem, o co się rozchodzi i wszystko jest git. Słuchajcie, witam Was serdecznie bardzo mocno. Piszcie mi jeszcze z łaski swojej, skąd jesteście. Bardzo jestem ciekawy, skąd moi widzowie się tutaj pojawiają. Ja oczywiście tradycyjnie zestresowany. Powinienem sobie coś mocniejszego nalać do kubka, a nie tylko wodę. Ale no, jest ważne, żeby coś było. Pacanów pozdrawia. Ojejku, jak ja lubię pacanów. Fajnie, że mnie słychać. Słuchajcie, mam nadzieję, że pięknie wykorzystaliście ten dzień. No święta, święta i po świętach, ale czas chyba dobrze wykorzystany, bo pogoda przepiękna. No niestety troszeczkę nam się te informacje o tych wypadkach dzisiejszych bardzo, no bardzo smutno mi było. Myśmy dzisiaj pojeździli z Kamilem, bratem Bartka. Dość dużo pojeździliśmy po tutaj naszym pięknym Podhalu. Piękne tereny, ale faktycznie no, na Słowację też wyjechaliśmy. Było tak ciężko, że po prostu no, bardzo ciężko się jeździło. Słychać bardzo dobrze. Kraków, Rabka, Kielce, Dolny Śląsk, Kamienna Góra. O, pięknie, muszę tam za niedługo jechać. Poładunek, Grzegorz, cześć, Częstochowa, miło się było spotkać ostatnio. Reda Pomorski, jejku, jak mi morza brakuje. Lublin, Warszawa, Lublin, do Lublina też muszę jechać, muszę się z kampermaniakami tam spotkać. Słychać ciut słabo, no to jak słychać ciut słabo, to jeszcze spróbujemy coś tutaj podkręcić, żeby było jeszcze lepiej, żeby tylko przesteru nie było, także dajcie znać, jakby coś było źle, to będziemy zmieniać. Gra, widać, słychać, kurczę, ale was jest dużo, ja cię nie mogę. Gliwice, o, witam również i Gliwice, ale was jest, jejku, kurczę, jeszcze większy stres. Zawsze się zastanawiam, co się może się zepsuć wszystko. Bielsko-Biała, Podkarpacie, Krosno, Gdynia, jejku, kochane. Dobrze, że za granicę Nowy Targ, Pińczów, za granicę nikogo nie ma. Świętokrzyskie wita, Busko, Poznań, ja was nie mogę. Też słabo słychać. Dobrze, to jeszcze coś po... Może mikrofon sobie przestawię wyżej. Nowy Sącz. O, cześć Jurek. Czekajcie, mikrofon przestawimy troszeczkę wyżej. Może będzie lepiej. Dajcie znać, czy coś się zmieniło. Wzmocnimy go tutaj troszeczkę. Łabątki w trasie. Super, pozdrawiam Łabątki. Już przechodzimy do właściwej części. Dobra, już lepiej nie będzie. Mam nadzieję, że mnie słychać dobrze. Dacie radę, podkręćcie sobie nasz influencer. Nie pisz tak, bo mi się, ja się wtedy wstydzę. Dobra, dużo lepiej. Okej, tak właśnie ma być mikrofon. To misio panda, podkręciłem go jeszcze bardziej na wzmocnieniu. Jest teraz plus 8 dB, więc będzie dobrze. Słuchajcie, bardzo się cieszę, że jesteście. Cieszę się, że zmieniłem godzinę, bo dzisiaj, tak jak mówię, była pogoda dość taka fajna, więc można było coś tam pojeździć. Mam nadzieję, że pojeździliście troszeczkę, wykorzystaliście ten dzień i w ogóle święta. Z jednej strony człowiek się cieszy, że jest taka pogoda, a z drugiej strony, no kurczę, cały czas mam z tyłu głowy, że skoro teraz 1 kwietnia jest no 20 ileś stopni, no bo ponad 20 było, to co będzie dopiero jak przyjdzie lato, to nie wiem po ile będzie, po 40-45, no ale zobaczymy. To wtedy będziecie mogli przyjeżdżać wszyscy w góry, bo w górach jest chłodniej i na pewno będzie przyjemniej. Słuchajcie, moi drodzy, dzisiejszy live ma tytuł Nowy Rozdział. Powiem szczerze, że jak dałem ten tytuł Nowy Rozdział, przełączę sobie tylko, żebym widział, co piszecie.
No to powiem Wam, że jak dałem ten tytuł Nowy rozdział, no to bardzo dużo osób się pytało, oczywiście, co to za rozdział, o co się rozchodzi. No muszę Wam tutaj teraz pokazać. Widzicie prezentację w ogóle? Widzicie? Ja na pewno widzicie. Jak ja widzę na podglądzie, to Wy też. Latem będzie 15 i deszcz. No właśnie, tego się też troszkę boję, ale zobaczymy. Słuchajcie, nowy rozdział, czyli co? Takie pytania oczywiście się pojawiły, jak widzicie tutaj na tym slajdzie. Nowy rozdział, czyli co? Czy zakładam rodzinę? Bardzo nie lubię tego pytania, ale jak już się pojawia, to nie zakładam rodziny. Czy wyjazd do Ameryki? Też do Ameryki się nie wybieram. Przynajmniej na razie, oczywiście. Mam nadzieję, że kiedyś będę mógł sobie tam pojechać, pojeździć troszeczkę po tych pięknych Stanach i troszeczkę zwiedzić, ale to jeszcze nie ten czas. Niestety trzeba troszeczkę więcej pieniążków mieć odłożonych, trochę więcej czasu, trochę sobie życie pozmieniać, i wtedy do Ameryki na pewno bardzo chętnie bym chciał pojechać. Czy to koniec Motopodhale? No nie, nie jest to koniec Motopodhale, wręcz przeciwnie. Ale do tego też jeszcze dojdziemy. Czy sprzedajesz motocykle? No nie sprzedaję motocykli. Też nawet kupiłem jednego, ale to może jeszcze potem o tym coś powiem. Czy wyjeżdżam w świat? No w świat jeżdżę regularnie, chociaż ostatnio troszkę mniej i mam nadzieję, że wkrótce będzie więcej czasu. Paweł się pyta, czy emerytura? Nie, emerytura jeszcze nie. W świat też jeszcze nie wyjeżdżam. Na pewno będę jeździł częściej w ten świat, ale zaraz wszystko też się dowiecie. Czy idziesz w politykę? Bo to akurat taki czas właśnie przedwyborczy. W politykę nie idę, ale przy okazji myślę, że chciałem podziękować wszystkim tym moim widzom i nie tylko moim widzom, którzy w najbliższych wyborach startują, bo to są fajne wybory, bo to są wybory takie nasze, lokalne, i naprawdę jestem pełen szacunku do każdego, kto w tych wyborach startuje, i za to bardzo serdecznie Wam dziękuję, że podejmujecie się takiego obywatelskiego działania, życia, i chcecie za te nasze małe ojczyzny odpowiadać, obojętnie z jakiej jesteście opcji politycznej, czy bezpartyjni, czy partyjni. Fajnie, fajnie, że się ludziom chce. Także dzięki, ale ja w politykę nie idę. Czy rzucasz pracę? To jest troszeczkę dużo powiedziane, ale tak, nowy rozdział oznacza zmianę pracy. Część z Was o tym już wie, a część dowie się teraz właśnie dzisiaj. A po co o tym w ogóle mówić? Bo to też takie pytanie, które dwie osoby mi zadały, ale jest bardzo istotne. Już 3 lata temu prawie, w 2020 roku, tak, to będzie trzeci pełny rok się kończy. No podjąłem decyzję o tym, żeby jednak coś na tym YouTubie działać, i z pełnymi plusami i minusami wziąłem sobie tą robotę. No i chcąc nie chcąc, częściowo zostałem osobą publiczną i zawsze przy każdym spotkaniu, jak się z Wami spotykam, to te pytania są, więc już wolę powiedzieć raz i mieć święty spokój, bo pytania o pracę to były kluczowe pytania. No i oczywiście cały czas tutaj jeszcze przychodzicie, cześć, cześć Szajba, pozdrowienia z nadmorza. Cały czas jeszcze są pytania w tle o GS-a. GS jeszcze jest niezłożony. Nie wiem, kiedy będzie. Fajnie by było, żeby był, bo za tydzień już będę się pakował do wyjazdu gdzieś dalej. No na razie nie mówię, chociaż część z Was wie. Więc mam nadzieję, że w tym tygodniu się uda, a jak się nie uda, to będę kombinować. Także nowy rozdział, czyli co? Czyli zmiana pracy. Czekajcie, napiję się i lecimy dalej. Zmiana pracy. Nowa praca, czyli co? Czyli będę fotografował krowy, tak jak widzicie tutaj w prawym rogu. Kiedyś fotografowałem krowy, zawsze przy okazji, jak jeździłem, bo to takie fajne stworzenia. No, ale wracając. Koniec najlepszej pracy na świecie? No, koniec najlepszej pracy na świecie. Troszkę się śmieję z tego pytania, bo bardzo, bardzo wiele osób uważało, że moja dotychczasowa praca była najwspanialszą na świecie, że miałem tyle czasu w ogóle, że tylko mogłem podróżować, jeździć i się realizować. No, nie do końca to tak wyglądało. Wiecie, najlepsza praca na świecie to jest ta, którą wykonuje ktoś inny. I tutaj właśnie tak było, tak samo było w moim przypadku, bo wykonywałem pracę, która była odpowiedzialna, była bardzo absorbująca, w pewnym momencie, w początkowym czasie była bardzo dobra, bardzo fajna, bardzo angażowałem się w tą pracę, ale po pandemii wiele rzeczy się zmieniło.
Niestety praca się bardzo zmieniła, dlatego tak ja też już zmieniłem swoje nastawienie do tej pracy i trzeba było ją po prostu skończyć. Natomiast wiecie, tak jak ja na przykład teraz pewnie wielu się zaśmieje, mnie się zdaje, że najlepszą pracą na świecie jest jazda ciężarówkami. No i teraz domyślam się, że wielu kierowców ciężarówek gdzieś tam w Polsce, czy moich oglądających, czy tych, którzy teraz odpoczywają na święta w domu, to się zaśmieje, że bardzo chętnie swoją pracę oddadzą, ale to jest to, co powiedziałem. Najlepsza praca jest ta, którą wykonuje ktoś inny, bo się tych wszystkich minusów nie czuje. W mojej pracy dotychczasowej było już za dużo minusów, no ja też się troszkę wypaliłem, a ponieważ o byłej pracy nie mówi się wcale, albo mówi się dobrze, więc ja powiem tylko dobrze. Bardzo fajnie było, bardzo fajnie spędzone 7 lat, cała masa bardzo fajnych ludzi i cieszę się, że na pewno będę miał z nimi kontakt i jeszcze nie raz do mojego pracodawcy, z moim pracodawcą się będę widział, ale tak, idzie zmiana, moi drodzy. Czy to koniec Moto Podhale? Drugi raz to samo pytanie, ale właśnie mam nadzieję, że Moto Podhale po 10 latach wreszcie zacznie być moim głównym zajęciem, bo miałem ostatnio takie rozmyślania, jak faktycznie no, bardzo dużo czasu mnie kosztowała praca, plus dodatkowo robiło się wszystkie rzeczy związane z Moto Podhalem, czyli de facto drugą pracę. No to wtedy miałem takie, zastanawiałem się w ogóle, jak to ugryźć, czy to jest sens w ogóle, żeby to dalej ciągnąć, czy nie zostawić tego. No ale z drugiej strony, widząc odzew i widząc, jak wiele osób korzysta z tych materiałów, które ja przygotowuję, z tych filmów i tak dalej, no to kurczę, taki byłem trochę, wiecie, pomiędzy młotem a kowadłem. Z jednej strony bardzo mnie to męczyło, z drugiej strony no niestety żal mi to było rzucić, dlatego stwierdziłem, że lepiej jest rzucić pracę i troszkę sobie życie po prostu pozmieniać. Dlatego właśnie nie koniec Moto Podhala, a jakby drugie narodziny po 10 latach, bo w tym roku we wrześniu jest 10 lat Moto Podhale. Czy wyjazd dookoła świata? Z racji tego, no nie wyjazd dookoła świata, ani nie podróże na pełen etat, bo to też dużo osób pytało, czy taka będzie moja praca. Jestem związany z Podhalem, tutaj jest moje serce, tutaj jest mój dom, tutaj zakochałem się w Podhalu i będę oczywiście tutaj. Poza tym myślę, że każdy, kto chociaż raz był na Podhalu na motocyklu, wie, że to jest tak piękna okolica, że stąd się ciężko wyjeżdża. No, wyjazd gdziekolwiek jest fajny, ale bardzo miło się tutaj wraca. Też wiele razy na filmach to powtarzam, że bardzo fajnie jest wrócić tutaj właśnie w te góry piękne na Podhale i dlatego na pewno nie będę podróżował na pełen etat, bo po prostu to jakby nie moja bajka. Podróżować będę na pewno, ale nie na pełen etat. Tym bardziej nie dookoła świata. Jakby nie kręci mnie w ogóle temat wyjazdu dookoła świata. No chyba, żeby była jakaś super okazja, ale przy dzisiejszych zawirowaniach geopolitycznych, czy jak to się tam nazywa, to po prostu jakoś mnie to nie kręci. Tutaj widzę, Irek się pyta, co robiłem, jaka to była praca. To była praca, ja już to mówiłem, ale mogę powtórzyć, nie ma problemu. To była praca związana z marketingiem, działalnością marketingową, reklamową dla jednego z dealerów samochodowych, który posiada kilka salonów i kilka marek, bo tam w sumie jest, no jakby dobrze policzyć, to 7 marek samochodowych. I właśnie największe problemy były to, że trzeba było realizować całą masę wytycznych i brakowało miejsca na pracę kreatywną. I to mnie chyba najbardziej tam przybiło w tym wszystkim. Ale o tym też troszeczkę mówiłem w jakichś tam filmach, więc możesz sobie obejrzeć. Rezygnacja z Moto Podhala byłaby olbrzymią stratą dla widzów. Wiem, że właśnie byłaby i to jakby odczułem to przez ostatnie chyba 2 lata i dlatego to był taki czas bardzo dużych przemyśleń też właśnie, co robić dalej. Były pytania, czy zakładam tatrzańską przystań motocyklową. Powiem wam tak, czasami mnie nachodzą takie głupie myśli, żeby coś takiego zrobić, ale z drugiej strony wiem, żeby mnie to już całkowicie usadziło na 4 literach. I tak sobie pomyślałem, ja nie mam problemu z mówieniem tego, ale będzie tatrzańska przystań motocyklowa w moim wydaniu tylko wtedy, jeżeli jakiś wypadek albo jakieś zdarzenie losowe
spowoduje, że nie będę mógł na motocyklu jeździć, a dopóki będę sprawny, będę mógł jeździć, to jak najchętniej będę podróżował. A wiecie doskonale po choćby Bieszczadzkiej przystani motocyklowej, że w takich miejscach ważny jest człowiek. Jeżeli ja bym założył takie coś i wyjechał, to nie miałoby to żadnego sensu po prostu, więc tylko i wyłącznie w przypadku, jakbym już naprawdę nie mógł jeździć i siedział stacjonarnie, to wtedy bym o takim miejscu pomyślał. Czy zakładam motocyklowe biuro podróży, bo takie też pytania były w momencie, kiedy już się chwaliłem niektórym, że zmieniam pracę. Nie zakładam motocyklowego biura podróży, jest ich bardzo dużo różnych, oferujących transport po całym świecie, i transport, i dowóz, dojazd. Naprawdę działają bardzo profesjonalnie, więc kolejne biuro byłoby głupie. Natomiast ja też nie ukrywam, że z kilkoma biurami miałem rozmowy, bo kiedy dowiedzieli się, że będę zmieniał pracę na taką bardziej motocyklową, no to oczywiście miałem pewne propozycje, żeby właśnie pracować też w takim miejscu, ale to też troszeczkę nie odpowiada mi jakby sposób tych wyjazdów, dlatego że one są zbyt zorganizowane. Ja nie potrafię jeździć aż tak bardzo zorganizowanie. U mnie to jest wszystko na zasadzie zaplanowanego spontanu, czyli mniej więcej wiem, co mam robić, co chcę robić, a już moment sam wyjazdu musi się kształtować sam. Ale na ten temat będę już za tydzień albo półtora nakręcał filmy, dlatego że właśnie w taki sposób wyjeżdżam. Także ja motocyklowego biura podróży nie zakładam na pewno, ale kto wie, może kiedyś z kimś będę współpracował w tym zakresie, bo wiem, że szykuje się bardzo ciekawa inicjatywa, która jest całkowicie zgodna z moim sposobem jeżdżenia, z moim pomysłem na taką jazdę, ale nie powiem nic więcej, bo to tajemnica. Może kolega Bartłomiej coś powie, Bartek coś powie na ten temat wkrótce, więc wtedy się dowiecie. Czy będą wycieczki po Podhalu? Tak, będę organizował jednodniowe wycieczki po Podhalu, ale będą to wycieczki typowo w formie przewodnictwa motocyklowego. Będą to wycieczki płatne, o czym też później powiem, dlatego że w końcu muszę na Moto Podhalu zacząć zarabiać, do czego też zaraz wrócę. Pisanie książek. Czy będę pisał książki? No nie, no zaś tam książek to nie mam o czym pisać. Natomiast tak jak wiecie, bardzo bym chciał wydać ten przewodnik motocyklowy takiej wersji drukowanej, ale do tego jeszcze tematu też wrócę, także zaraz Wam wyjaśnię. No i oczywiście najczęściej zadawane pytanie, co będę robił? A teraz pauza, bo się muszę napić wody. I przeczytać Wasze tutaj komentarze, bo widzę, że piszecie tutaj cały czas. Bobrowniki, jaki skuter około 500? Nie, no to na skutera się nie znam. Każdy skuter jest fajny. Ale Was tutaj przyszło. Jacie. Dobra, wracamy. Co będę robił? Otóż, moi drodzy, wybrałem sobie takie myśli, że chciałbym już od tego mojego wieku, który nie jest jakoś tam może bardzo zaawansowany, bo 43 lata to jeszcze nie jest tak dużo, ale to już jest na tyle dużo, że można sobie wybrać pewne priorytety. I właśnie moimi priorytetami mają być pasja, ludzie. Pasja, czyli chciałbym robić to, co ja lubię, to, co mnie się podoba i to, co daje mi bardzo dużą radość. Tych pasji mam na tyle dużo, że na pewno sobie coś zawsze znajdę. Ludzie. Bardzo bym chciał w tych głupich czasach, kiedy jednak siedzimy cały czas przy komputerach, przy telefonach, więcej się spotykać z ludźmi, mieć czas dla ludzi. Oczywiście też z zachowaniem takiej równowagi, żeby mieć troszeczkę też właśnie czasu dla siebie, bo też samotne podróże bardzo lubię, ale jednak do ludzi mnie ciągnie i ludzie to jest wartość niesamowita. Każdy jest inny, każdy ma inne pomysły i z tymi właśnie ludźmi, czyli między innymi z Wami, bardzo bym się chciał spotykać. Outdoor, kolejne słowo, nie lubię angielskich wstawek anglojęzycznych, ale akurat to słowo jest, kurczę, tak fajnie oddaje
sens tego, co chciałbym robić, czyli chciałbym po prostu troszeczkę odejść czasami od komputera, troszeczkę być na świeżym powietrzu, w lesie, nad wodą, gdzieś w innych miejscach, czyli po prostu, żeby troszeczkę się przerzucić ze świata online do świata zewnętrznego i żeby właśnie ten czas w aktywny sposób spędzać. I to, co też dla mnie jest bardzo ważne, to równowaga. Pod tym hasłem kryje się coś, co chciałbym, żeby też było częścią mojej pracy, to znaczy, żeby potrafić znaleźć złoty środek. Każdego dnia jesteśmy bombardowani różnego rodzaju informacjami, newsami, fake newsami, ale też innymi prawdziwymi newsami, które są często dobijające. Nie jestem zwolennikiem odcinania się całkowicie od pewnych rzeczy, bo uważam, że pewną wiedzę trzeba mieć, ale chciałbym właśnie zachowywać równowagę w tym wszystkim, tak żeby to życie po prostu jakoś sobie tam... Czy do miasta mnie nie ciągnie? Andrew się pyta. No ja w mieście mieszkałem 26 lat, więc mnie nie ciągnie. Poza tym na Podhalu są też miasta. Nawet ostatnio Czarny Dunajec jest nowym miastem, więc jak będę pojechał do miasta, to pojadę do Czarnego Dunajca. Słuchajcie, to co sobie wybrałem na najbliższy czas, to dwie podstawowe działalności, które tutaj widzicie, czyli już w zasadzie od dnia dzisiejszego. A tak na dobrą sprawę już od zeszłego roku jestem zaangażowany w powstanie i w uruchomienie, może w powstanie to nie, ale w uruchomienie i w działalność Strzelnicy Myśliwsko-Sportowej Poronin Zub Suche. To takie nowe miejsce na mapie strzeleckiej. Bardzo fajne miejsce, bardzo ciekawe i to będzie jedno z miejsc, gdzie będę pracował. Będę tam miał pracę na dwa sposoby, to znaczy z jednej strony będę się tam zajmował internetami, czyli po prostu całym marketingiem, reklamą różnego rodzaju, tutaj profilami społecznościowymi, nie mogę się skupić, sorry, bo patrzę na to, co piszecie. Będę się zajmował właśnie całym internetem, także jeżeli chcecie coś więcej o broni się dowiedzieć, to zapraszam Was do subskrybowania tych kanałów, bo kiedyś też, od kiedy zacząłem coś tam mówić, że interesuję się bronią, bo to jest względnie nowa pasja, trwająca już trzeci rok, ale taka, która mnie też dość mocno pochłonęła. Kilka osób pytało, czy coś będę wrzucał na moje profile, ale ja moje profile chcę zostawić bezbronne, czyli bez broni na Motopodhale, ale to są profile, które możecie sobie też zaobserwować i tam na pewno od czasu do czasu coś ciekawego z życia strzelnicy się pojawi. Czyli ta część taka marketingowo, reklamowo, online'owa, to jest jedna część mojej działalności na strzelnicy, a druga część to jest część taka, powiedzmy, strzelecka, czyli kursy, czyli instruktorka, czyli prowadzenie zajęć, organizacja eventów, ogólnie życie na strzelnicy. Mam taki pomysł, może nie to, że pomysł, ale taki plan, że tak jak wiele osób zachęciłem do jazdy na motocyklu, to chciałbym wiele osób zachęcić nie do posiadania broni, tylko do nauki obsługi broni. Uważam, że nauka obsługi broni w dzisiejszych czasach to jest coś bardzo przydatnego i pożytecznego i mam nadzieję, że tych osób, które potrafią korzystać z broni, będzie coraz więcej. Nie jestem zwolennikiem dostępu do broni do jakiegoś takiego szerszego, bo i tak przepisy mamy naprawdę bardzo luźne i po prostu cały czas sytuacja jest taka, że ostatnio robiłem na przykład prawo jazdy na ciężarówkę, to łatwiej mi było zrobić ogólnie pozwolenie na broń niż prawo jazdy na ciężarówkę, więc nie jest to jakoś tam utrudnione. Jak tylko ktoś jest normalny, jak tylko ktoś ma czyste papiery i tam nie bije się z innymi kierowcami na drodze albo nie wymachuje nożem przy małżonce, to nie ma problemu, żeby taką broń posiadać, a na strzelnicę może sobie przyjść każdy, postrzelać, zobaczyć, jak się to obsługuje, więc zachęcam, zapraszam, bo to będzie na pewno bardzo duży plus dla naszego ogólnego społeczeństwa i jakby też, no fajnie jest wiedzieć, że jednak ktoś po sąsiedzku też z broni potrafi korzystać, no bo nie wiadomo, jakie czasy przyjdą. A temat broni ogólnie w Polsce jest taki, powiedzmy, zaniedbany, bo przez wiele lat nas rozbrajano,
Tutaj nie chcę wejść w jakieś polityczne dyskusje, bo wiem, że wiele osób się może odpalić troszkę za bardzo w tym zakresie. No, ale tak będzie wyglądała moja część pracy. A druga część pracy, a tu jeszcze właśnie tak wygląda strzelnica w Poroninie, to Wam jeszcze pokażę. To są zdjęcia ze stycznia. No, wygląda bardzo ładne. To jest strzelnica w miejscowości Nowe Bystre. Jak już na tym zdjęciu widzicie, ma dwie osie 25, dwie 50, setkę i 300, więc obiekt przepiękny. No, będzie się tam działo, na pewno się będzie działo i już Was zapraszam bardzo serdecznie właśnie na tą strzelnicę. To jeszcze sobie teraz, bo widzę, że tutaj coś o szczelaniu też piszecie, to przy okazji sobie przebaczę. Zachęcić do jazdy umiesz, przez Ciebie sprzedaję od starej, kupuję GS-a. No, jak najbardziej GS-a fajnie, więc teraz możesz sobie kupić jeszcze kałacha, parę AR-ów i trochę pistoletów. Co tu jeszcze? O strzelnicy, czy będzie honorowany plastik prowadzącego strzelanie? No, na każdej strzelnicy praktycznie musi być plastik prowadzącego strzelanie, więc fajnie by było, jakbyś miał. A jak nie, no to ja czy ktokolwiek inny, kto będzie na strzelnicy, może Ci strzelanie poprowadzić. Co tam jeszcze jest? Zaskoczyłem. Czarnoprochowce też tam mogą, jak najbardziej. Będziemy mieli taką sekcję czarnoprochową i na pewno ja też bym się czarnego prochu chciał nauczyć, ogólnie strzelectwa czarnoprochowego, bo troszeczkę mnie przeraża, w sensie, no niby to jest dozwolone bez zezwolenia, każdy może bez zezwolenia kupić pistolet czarnoprochowy, a tak naprawdę jest dużo bardziej wymagające niż zwykły, więc naprawdę chciałbym też się nauczyć, więc na pewno dużo miejsca, na pewno jeden dzień będzie taki czarnoprochowy, bo mamy kolegę Zbyszka, super w ogóle gość, specjalista w czarnym prochu i też bardzo lubi się dzielić wiedzą, więc na pewno nam będzie pomagał. Co tutaj jeszcze mamy o strzelaniu? Dobra, to będę jeszcze później czytał, później jeszcze sobie strzelanie w wojsku. Ciężka sprawa, strzelałem z koła. No dobra, słuchajcie, najdłuższa oś ile ma? Najdłuższa ma 300 metrów. No właśnie, już przeczytałeś. Dobra, słuchajcie, no i tak, no i jest strzelnica, o strzelnicy już wiecie. No i teraz druga praca, która będzie ważna równie, a nawet ważniejsza, to właśnie Moto Podhale. Moto Podhale ma 10 lat i tak jak Wam powiedziałem, miałem takie rozkminy, co z tym Moto Podhalem zrobić, bo kosztowało mnie bardzo dużo czasu, nie kosztowało mnie w ogóle, znaczy nie, kosztowało mnie dużo pieniędzy, bo sam sobie zawsze za Moto Podhale płaciłem. I w pewnym momencie właśnie zacząłem się zastanawiać, a ciekawy jestem, bo mam rozpiskę, ciekawy jestem, czy wiecie, ile mnie kosztowało Moto Podhale przez ostatnie prawie 10 lat. I ja sobie to podliczyłem, możecie napisać w komentarzach, podliczyłem sobie, ile mnie kosztowała praca, paliwo, wyjazdy, wszystkie opisanie, poświęcenie czasu na zdjęcia, na kupno sprzętu. Ciekawy jestem, jakie kwoty padną, a ja sobie później będę czytał. Aktualizacja, rozwój Moto Podhale, to jest to, co chciałbym robić właśnie w kolejnych latach. Wiele wpisów wymaga aktualizacji, wymaga tego, żeby odwiedzić te miejsca, przejechać jeszcze raz, zaktualizować dane, bo jak akurat koordynaty GPS się nie zmieniły, ale zmieniło się wygląd, zmieniły się dojazdy, bardzo dużo dróg pobudowano. Więc to jest to, co chciałbym zrobić i oczywiście cały czas jest bardzo dużo miejsc, których nie pokazałem na Moto Podhale i mam nadzieję, że będzie czas, żeby te miejsca pokazać. Później prowadzenie strony Facebooka, Instagrama i YouTube'a Moto Podhalańskiego, bo na tych czterech kanałach chciałbym się skupić, nie będzie żadnych TikToków i innych rzeczy, bo ja się nie chcę wygłupiać, jednak jestem za poważny człowiek, żeby się na TikToku wygłupiać, ale powiem Wam, że każdy z tych kanałów jest troszeczkę inny, od strony, która jest typowo związana z przewodnikiem, z informacjami z Podhala, ze zdjęciami ze zlotów, przez Facebooka, który jest już troszeczkę bardziej luźny, przez Instagrama, gdzie poza motocyklami pojawiają się także inne moje pojazdy. Właśnie się wczoraj pochwaliłem jednym nabytkiem. Jak chcecie zobaczyć, to zapraszam na Instagrama Moto Podhale. No i YouTube, który jest najnowszym kanałem, który cały czas odkrywam i jestem po prostu w szoku, jakie mam możliwości i ile osób udało się
dzięki temu kanałowi poznać i przyciągnąć na Podhale, na motocyklach, także zresztą nie tylko na motocyklach, bo i kamperami i w każdy inny sposób. Także te cztery kanały będą rozwijane na pewno. Na pewno będzie więcej miejsc i tras po Podhalu. No już dzisiaj też, kurczę, kolejną trasę wymyśliłem, bardzo fajną, którą też muszę opisać. Tylko też muszę znaleźć pretekst, bo wiecie, no coś trzeba powiedzieć na tym filmie, coś trzeba zrobić. Także samo przejechanie tej trasy to jest jeszcze wymyślenie i wrzucenie GPX-a czy GPX-a, czy jak ktoś nam nazywa, to nie jest jakiś tam problem. Ale już wymyślenie kontekstu do tego i scenariusza do filmu to już troszeczkę zajmuje. Wymyśliłem sobie też taki cykl motocykliści Podhala i goście Podhala. Chciałbym pokazać naszych motocyklistów. Kiedyś był taki, gdzieś to widziałem, był taki świetny cykl Ja Motocyklista. To był cykl zdjęciowy, czyli było zdjęcie motocyklisty, jak on wygląda, plus na swojej maszynie ubrany w jakąś tam kurtkę skórzaną czy w kasku i obok zdjęcie tego, czym się zajmuje na co dzień. To jest bardzo fajne i chciałbym to zrobić w wersji filmowej. Mam nadzieję, że starczy mi czasu. I goście Podhala. Mamy bardzo wiele osób fajnych, które Podhale odwiedzają. Z wieloma osobami naprawdę mam takie rozmowy, że stwierdziłem ostatnio, że trzeba to nagrywać, bo są to mega wartościowi ludzie. Jak mają coś fajnego w kręgu motocyklowym do powiedzenia, no to jak najbardziej jestem za. Czy będzie coś o karawaningu na kanale? Na kanale tak, na YouTubie tak, bo jakby pozostałe kanały są niekarawaningowe. No i na Instagramie jakieś tam zdjęcia mogą się pojawiać, czy tam w relacjach. No, ale generalnie YouTube jest najbardziej taki luźny, najbardziej związany też jakby z moją osobą, nie tylko typowo z motocyklami i z Podhalem, ale też ogólnie, no to jest, wiecie to taki wideolog, tak? Videoblog, czy jak się to, V-blog, czy jakoś tak się to nazywa. No i kolejna część, którą chciałbym rozwijać, to Podhalan podróże małe i duże. To jest taki cykl, który mamy na Motopodhale na stronie internetowej. Tam nasi jeźdźcy z Podhala mogą się chwalić swoimi wycieczkami, bo naprawdę mamy, kurczę, motocyklistów, którzy jeżdżą w takie miejsca. Ja już to kiedyś mówiłem, są tacy, którzy jeżdżą i kompletnie o tym nic nie opowiadają, bo ja jeżdżę tak sobie raz więcej, raz mniej, ale dużo o tym gadam, przez to, że taką jakby wybrałem ścieżkę i ktoś chce tego słuchać. A mamy kilku takich, co naprawdę chciałbym wyciągnąć od nich troszkę zdjęć z wycieczek, z ich podróży, z tego, jak to robią. Cieszę się, że się niektórzy sami zgłaszają i chcą to pokazać, bo to jest zawsze bardzo fajne. Tak jak ostatnio kolega Krzysiek i Paweł pochwalili się swoim wyjazdem z małżonkami, bardzo ciekawym wyjazdem. Możecie zajrzeć na Motopodhale Info. Objeździli Włochy, takie troszkę nietypowe, poniżej Neapolu. No, tam znajdziecie na pewno na Motopodhale Info. Chciałbym zacząć, zobaczymy jak w ogóle będą wyniki wyborów, kto tam powygrywa w tych gminach, ale bardzo bym chciał w końcu zaktywizować nasze gminy i nasze obiekty tutaj na Podhalu, bo gminy mamy, powiedzmy sobie szczerze, Podhale w wielu aspektach żyje cały czas takim przekonaniem, że tutaj turyści byli, są i będą i choćby nie wiem co się działo, to zawsze przyjadą. Uważam, że to jest bardzo błędne podejście i już powoli zaczyna się problem z sezonem narciarskim, że jak nie ma nart, to nie ma co robić po prostu. Jak prywatni właściciele sobie coś tam, jakieś biznesy wymyślą, to jeszcze to jakoś się toczy, ale generalnie gminy tutaj dają, delikatnie mówiąc, bardzo ciała i nie potrafią w ogóle nic zorganizować. I chciałbym też tutaj w tym zakresie z gminami współpracować i z obiektami też, żeby ludzie się przekonali, że nie tylko narciarzem stoi Podhale, tylko też motocyklistami, zastanawiać się, co dla tych motocyklistów przygotować. Kiedyś, kiedy przez Podhale przejeżdżał Tour de Pologne, oczywiście wszyscy marudzili, że takie zatkane drogi, że się nie da jeździć w ogóle, ale Tour de Pologne jeździł 2 dni tylko, czy tam 3 dni, dobra, niech będzie, że 3 dni jeździł, bo jeszcze amatorzy jeździli. Ale przez to, że ten Tour de Pologne jeździł, to ściągało do tych miejscowości, czyli Bukowina czy Zakopane, tylu rowerzystów, że przez 2 tygodnie wcześniej, 2 tygodnie później jeździli rowerzyści po Podhalu. Szkoda, że tego nikt nie zauważa i wszyscy tak patrzą bardzo, bardzo krótkowzrocznie. Ale to też jest kolejna rzecz, którą chciałbym robić w najbliższym czasie. Później szkolenia techniki jazdy i pierwszej pomocy. Robiłem to kiedyś. Odzew był
średni. Byli chętni, ale niestety do niektórych szkoleń musiałem dopłacić sam, bo zobaczyli na przykład troszeczkę deszczu i porezygnowali ze szkoleń. Niektórzy się bali porysowania motocykla, ale z drugiej strony widzę, że świadomość motocyklowa rośnie w społeczeństwie, w naszej motocyklowej rodzinie. Jest coraz więcej rozsądnych ludzi, którzy wiedzą, że lepiej porysować motocykl w towarzystwie instruktorów czy fajnych ludzi, którzy to prowadzą, bo akurat to nie ja bym prowadził, żeby była jasność, bo jak uważam, że dość sporo wiem o technikach jazdy motocyklowych, to są ode mnie o niebo lepsi, którzy potrafią przede wszystkim uczyć i potrafią tę wiedzę przekazywać w idealny sposób. I mam nadzieję, że z takimi firmami, z takimi osobami będę mógł tutaj współpracować. Zloty, spotkania, wydarzenia to kolejna część, którą bardzo chciałbym rozwinąć i bardzo chciałbym działać w tym zakresie. To znaczy, że nie będę organizował jakichś większych zlotów, bo na przykład taki zlot jak jest u Powsi Girek, których bardzo serdecznie pozdrawiam, nie wiem czy są tutaj dzisiaj czy nie, ale takiego zlotu raczej bym się nie zdecydował zorganizować, ale bardzo chętnie będę wspierał kluby w organizacji ich wydarzeń, bo mamy tych klubów tutaj. Chciałbym, żeby tych wydarzeń było coraz więcej. Niestety kilka nam wypadło z kalendarza, ale mam nadzieję, że jeszcze się tutaj ekipy namówi i tych zlotów, spotkań będzie coraz więcej. No i wydarzenia różnego rodzaju. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ostatnia część to są targi. No w tym roku taka dziwna sytuacja, bo tych targów, te targi były właśnie tydzień temu, chyba i 2 tygodnie temu w Poznaniu, Wrocławiu, w Warszawie i Katowicach chyba, jeśli dobrze pamiętam, czy w Poznaniu chyba dopiero będą, ale generalnie uważam, że troszkę ci, co organizują targi, to też mogliby się zastanowić, a nie wrąbać po prostu w jednym czasie nachodzące praktycznie na siebie targi, imprezy. To troszkę bez sensu. Ale tak, chciałbym na targach się pojawić, troszeczkę więcej coś powiedzieć. W tym roku miałem jedno zaproszenie na targi, ale jakby wiedziałem, że niestety nie uda mi się czasowo zgrać tego wszystkiego, bo też mieliśmy w pierwszą niedzielę wiosny, mieliśmy spotkanie na głodówce, no i po prostu nie było szans, żeby na te targi pojechać. Swoją drogą już Was zapraszam na przyszłą niedzielę, następną wiosnę w 2025 roku. Pierwsza niedziela wiosny, spotykamy się też na głodówce. I to jest to, co mam nadzieję, że Moto Podhale wkrótce będzie się rozwijać. Kasa, misiu, kasa. O właśnie, to jest bardzo fajny temat i teraz szukam w komentarzach, jakie kwoty podawaliście, ile mnie kosztowało prowadzenie Moto Podhale. Wiecie, że ja sobie dość skrupulatnie wszystkie rzeczy liczę. Moto Podhale nigdy nie liczyłem, dopiero w zeszłym roku zacząłem, siedziałem sobie, robiłem sobie tabelki, ile mnie kosztowało robienie zdjęć, ile mnie kosztowały dojazdy, czyli jeżeli przygotowałem jakąś trasę, to sobie sprawdzałem, ile razy ją przejechałem mniej więcej. Już nie liczyłem takich, typowo po co ją przejechałem, na przykład jak zdjęcia, bo nieraz się okazywało tak, że przejechałem pół trasy, potem się okazywało, że zaczęło padać, więc zdjęcia by były bez sensu. Wszystko sobie to bardzo mocno notowałem. I teraz patrzę, jakie tu kwoty padają. 100 tysięcy, 45 tysięcy, 200 tysięcy, 300, 274, 620, 275, 250, 274, 521, 265, 500 tysięcy, kosztowało 10 lat Moto Podhale. No i teraz tak, z tych wszystkich kwot, które tutaj są, no najbliżej był Szczepan Dynda. Odezwij się, dostaniesz kubeczek, bo trafiłeś prawie. Słuchajcie, 470 tysięcy kosztowało mnie prowadzenie 10 lat Moto Podhala. Jak sobie zdałem sprawę z tego, to nie ukrywam, że troszeczkę mnie wcięło w fotel. Bo jak się wydaje to na bieżąco, to człowiek tego nie czuje. Ale jak się już zrobiło to podsumowanie po 10 latach, no to już zaczął być oczywiście troszeczkę problem. Ale z drugiej strony, no nie wszystko się przeliczy na pieniądze, ale też mogę podać, ile zarobiłem, bo akurat to sobie wyciągnąłem. Zarobiłem w tym czasie na Moto Podhale 41 765 zł 87 groszy do wczoraj. Taka kwota za 10 lat to nie jest jakoś tam strasznie dużo. Chociaż sama kwota, oczywiście, jakbym teraz miał dostać 41 tysięcy, to bardzo chętnie bym przytulił. 42 prawie.
No, ale generalnie tak, prowadzenie Motopodhale kosztuje. Motopodhale nigdy nie było nastawione na zyski i nigdy nie będzie. To od razu mówię, że nigdy nie będzie nastawione na zyski. Mówi się, że dżentelmeni tam nie gadają o pieniądzach, czy tak dalej, i tak dalej. Gadają jak najbardziej. Dżentelmeni mają te pieniądze, a my Polacy zawsze chętnie byśmy mieli więcej. Pamiętam, jak leciałem do Ameryki i konsul mnie zapytał w Ameryce, czy mam dobrą pracę w Polsce, czy dobrze zarabiam, czy chciałbym więcej. No to mu odpowiedziałem, że proszę pana, ja jestem Polakiem, ja zawsze chciałbym więcej zarabiać. I nie będzie na pewno, ale fajnie by było, żeby mi się zaczęło choć trochę zwracać to, co na bieżąco rzucam. Koszty prowadzenia serwisu są wysokie. Sama strona internetowa, prowadzenie strony, czyli serwer, czyli certyfikaty, czyli domena, to są koszty roczne około 2000 zł, ale to się też zwraca z tych reklam, które się tam pojawiają na stronie, więc niektórzy widzą więcej reklam, niektórzy widzą mniej. Zakupu GS-a nie wliczałem w koszty, nie, nie, nie. No biznes po uju, tak, biznes po uju, ale z drugiej strony, jak się widzi zaangażowanie ludzi i taki odbiór bardzo sympatyczny, to jest naprawdę mega fajne. Kasa z reklam na stronie w zasadzie od zeszłego roku, bo zeszły rok był zeszły i poprzedni. Poprzedni to był taki graniczny, zeszły rok był taki, że... Czekajcie, muszę się napić. Zeszły rok był taki, że wyszedłem już całkowicie ze stroną na zero. Więc to mnie bardzo cieszy, bo tam od czasu do czasu pojawiają się też płatne artykuły, które mam przez jeden z portali, które też dość mocno filtruję, bo chciałbym, żeby zawsze były związane z jakąś, z tematycznie, żeby związane były z motocyklami albo z Podhalem. Ale tak, to akurat fajnie, że się zaczyna bilansować, niestety tylko to. Kasa z YouTube'a. Są ludzie, którzy nadal pytają o to, ile mi przynosi zysku YouTube. Ja o tym mówiłem. Ja tam się nikogo nie pytam, ile dostaję za robotę, ale widzę, że ludzie mają z tym, no, są po prostu zainteresowani. Nigdy mi się nie zwróciło więcej z YouTube'a miesięcznie niż ZUS. Nigdy nie zarobiłem jeszcze na ZUS w miesiącu, więc możecie sobie to policzyć. Płatne treści. Bo też jest pytanie, czy też było pytanie od jednego ze znajomych, czy chciałbym wprowadzać płatne treści. Płatnych treści nie było i nie będzie na Motopodhale nigdy. Wszystkie pliki są dostępne, z wszystkich plików możecie korzystać i na pewno nie będzie to nigdy płatne. Sklepu z gadżetami też nie będę otwierał. Wszystkie gadżety, które kiedykolwiek sprzedałem, mam nadzieję, że ZUS tego nie słucha, nie ZUS, tylko Skarbówka. Wszystkie pieniądze z gadżetów, które sprzedałem, były przeznaczone na cele charytatywne. To było już około 1500 blach, za które zapłaciłem z własnej kieszeni. To były bufy. Te na przykład, które to wszystko, co było na przykład na głodówce, na spotkaniu, to wszystko było zapłacone z mojej kieszeni i cały zysk z tego był przeznaczony na cele charytatywne. Zawsze zbieraliśmy, czy na przykład jak grupy dostawały na zlotach jakieś blachy. Ja ich oczywiście brałem sobie od nich pieniążki na przykład jak mnie kosztuje blacha 13 zł, a sprzedawana po 30, to ja sobie po tą 13 zł brałem, ale i tak za to kupowałem, robiłem kolejne gadżety i znowu szły na cele charytatywne, więc nie będzie tego w sklepie z gadżetami. Dalej cel sprzedaży gadżetów będzie charytatywny, kubki, bufy, naklejki, to też będzie charytatywnie. Współpraca reklamowa. Miałem pewne propozycje i mam cały czas aktualne współpracy reklamowej i ze sklepami, i z różnego rodzaju markami. Nie ukrywam, że zaczynam rozmawiać z niektórymi markami motocyklowymi o testowaniu motocykli, ale tylko i wyłącznie na moich zasadach, czyli testowanie długoterminowe. Bo ja za to pieniędzy nie chcę, a to faktycznie odciąży mnie dość mocno, bo jak jeździcie na motocyklach, to wiecie, jakie są koszty, więc wtedy przygotowanie takiego materiału będzie troszeczkę tańsze. Wprowadzam kolejny sposób na troszkę, żeby się to zwróciło finansowo. Wprowadzam coś takiego jak przewodnictwo motocyklowe, czyli właśnie wycieczki motocyklowe po Podhalu. Ale to będą wycieczki takie bardzo indywidualne. Nie chcę prowadzić grup wielomotocyklowych, czyli maksymalnie 3-4 motocykle to jest maks. No dobra, 5, jak jest fajna ekipa. I taki wyjazd będzie kosztował około 150 euro.
z paliwem i wtedy cały dzień możemy sobie jeździć, mogę Was oprowadzić po Podhalu, pokazać, trasę ułożyć, to tak na szybko. I kolejna rzecz to obsługa grup motocyklowych. Coś, co nie ukrywam, bardzo dużo czasu mi zajmowało i coś, co robiłem przez dość długi czas za free, ale w zeszłym roku troszeczkę mnie to przerosło, bo grup motocyklowych, które prosiły o pomoc, było bardzo dużo i były grupy motocyklowe, które wręcz w taki troszkę nachalny sposób żądały, że mam przygotować cały wyjazd im po prostu. Oni przyjeżdżają na Podhale, mam ich obsłużyć. Nie ukrywam, że troszkę mi było przykro, jak takie podejście widziałem, czyli trzeba było przygotować trasy, trzeba było najlepiej jeszcze tą grupę poprowadzić, oczywiście za free wszystko, no i najlepiej jeszcze, żebym zdjęcia porobił, opisał to, bo będę miał super materiał do internetu, oczywiście jak to pokażę. Troszkę nie powinno to tak wyglądać, więc od tego sezonu bardzo chętnie grupy, to też nie jest tak, że ja nie będę odpowiadał na pytania, jak ktoś z grupy motocyklowej zapyta albo podeślę trasę do przejrzenia, to oczywiście, że zrobię to za free i chętnie pomogę i podpowiem, ale jeżeli to będzie kompleksowa obsługa, czyli ze sprawdzeniem zakwaterowania, ze zdjęciami na tle gór, z wieloma innymi rzeczami, z przygotowaniem trasy jeszcze w trzech różnych rodzajach plików, żeby sobie mogli wgrać w GPX-ie, w KML-u czy w jakimś innym formacie, to na pewno to będzie płatne i wyceniane indywidualnie, bo muszę po prostu coś zacząć na tym zarabiać. I przewodnik drukowany. Kurde, powiem Wam, że z tym przewodnikiem mam problem, bo Szczepan, byłeś blisko, tak, byłeś bardzo blisko i dlatego odezwij się najlepiej na Facebooku odnośnie Kubka, więc Kubek Ci bardzo chętnie wyślę in postem. O, Erik przyszedł, cześć Erik, dopiero teraz zauważyłem Twój wpis. Dobra, ale wracamy do tematu. Przewodnik drukowany, jest to moje marzenie, przyznaję, że jest to moje marzenie, które troszeczkę mam dylemat, czy ten przewodnik wydawać, bo boję się troszeczkę znowu, że wydam dużo pieniędzy. Jestem na takim etapie, że znalazłem drukarnię, wiem już, jak to zrobić, jak to wydać, ile to mniej więcej będzie kosztować. No musiałoby mi się sprzedać przynajmniej z 500 tych przewodników. Nie ukrywam, że nawet już rozmawiałem ze sponsorami pierwszymi, bo no dopóki nie będę miał pełnej kwoty i to od sponsorów, pełnej kwoty na realizację tego przewodnika, to na pewno, czy tam zagwarantowanych tych pieniędzy na realizację przewodnika, to na pewno bym się nie zdecydował na jego wydanie, no bo już parę razy mówię, popłynąłem z kasą, wydając, kupując rzeczy, płacąc za rzeczy, które się potem nie sprzedały, że już mnie to po prostu troszeczkę nie kręci, trochę już jestem za stary na to, ale mam nadzieję, że się wszystko uda i nie ukrywam, że też, jeżeli chcecie mi pomóc, bardzo długo czekałem na to, w ogóle zastanawiałem się, czy to zrobić, jeżeli chcecie mi pomóc też w i wydaniu przewodnika drukowanego, i ogólnie w tej działalności motopodhalańskiej, to odpaliłem zrzutkę. I teraz powiem Wam szczerze, że bardzo, bardzo dużo mnie kosztowało, nie wiem jak to powiedzieć, bardzo długo się zastanawiałem, czy tą zrzutkę odpalać. Dlatego, że zdaję sobie sprawę, że jest tak dużo innych ciekawych inicjatyw i ludzi potrzebujących, którzy potrzebują kasy, że przez 10 lat odmawiałem całkowicie, rękami, nogami broniłem się przed tym, ale z drugiej strony w ostatnim czasie spotkałem się z tak fajnym podejściem Waszym widzów, których spotykałem odnośnie zrzutki, że zdecydowałem się to zrobić. Nie boję się już, kiedyś to bym się bał jakichś tam złych komentarzy, w tym momencie się nie boję, bo od kiedy sobie to policzyłem i od kiedy znam wartość tego, jak to wygląda i co to jest, to po prostu jestem jakby troszkę spokojniejszy. Jest to zrzutka dobrowolna, od złotówki, może być też złotówka, jak ktoś tylko ma ochotę się dorzucić, to będzie mi bardzo miło. Pomysł mam taki, że każda osoba, która dorzuci się do tej zrzutki, to jak powstanie ten przewodnik drukowany, to wypiszę Was ładnie z tyłu w podziękowaniach z imienia, z nazwiska albo z niku, który tam podacie. Nie boję się też dlatego, że taka zrzutka pomoże mi też w podjęciu decyzji, czy ten przewodnik wydawać, czy nie. Bo wiecie, poklepywać po plecach i mówić wydaj, wydaj, będzie super, to jest cała masa ludzi, nie? Ale jak już trzeba wpłacić chociaż złotówkę na taką zrzutkę, no to już pewne kroki trzeba podjąć. Dlatego właśnie taka zrzutka została założona.
Jak uzbieram 1000 zł, to już będę mega szczęśliwy. Ona będzie cały czas po prostu będzie dostępna. Pewnie przez rok albo, no chciałbym, żeby efektem tej 10-letniej działalności Moto Podhala, żeby był właśnie przewodnik drukowany. Nie daję sobie terminu na jego wydanie, dlatego że będę miał ciśnienie, a wiecie, ciśnienie nigdy nie wpływa dobrze na takie działalności, no bo po prostu wolę sobie zostawić troszkę więcej czasu. Sorry, że znowu straciłem wątek, ale patrzę sobie tutaj na po prostu komentarze. Kurczę, ale tutaj jest tych komentarzy, masakra w ogóle. Skrzady jest, zrób zbiórkę przed wydaniem przewodnika za kwotę minimalną, tak żebyś, no właśnie, zbiórka jest, po prostu jest, zrzutka, jak ktoś będzie miał ochotę, to dołączy, jak ktoś nie będzie miał ochotę, to nie dołączy. Tak na dobrą sprawę, jakby sobie każdy policzył, no choćby nasi motocykliści podhalańscy, ile razy korzystali ze zdjęć, które są, jakbym tak policzył każdego zdjęcie profilowe z logo Moto Podhale, to już bym tam sobie dość dużą kwotę zebrał, ale tak mówię, tak zdecydowałem. Jak będziecie mieli ochotę, zapraszam. Na pewno nie będę teraz z każdego miejsca wyskakiwał, po prostu lodówkę otworzycie w nocy, zrzutka, dajcie mi pieniądze, bo tak. Nie, to tak nie będzie. Macie ochotę, zapraszam. Nie macie ochoty, też zapraszam. Jest wiele innych ciekawych inicjatyw, ale to też dla mnie jest ważne, żeby każda forma wsparcia była po prostu zgodna z przepisami, z tym, żeby to miało ręce i nogi, żeby się potem nikt nie przyczepił, bo tak jak mówiłem już chyba podczas live'a noworocznego, miałem takie przypadki, że ktoś tam postanowił mi blikiem wysłać pieniądze czy coś, znana, a jednak mój telefon jest publicznie znany, no i to potem niepotrzebne po prostu zamieszanie. Przeczytam sobie troszeczkę Waszych komentarzy w tym momencie, bo tego tutaj jest bardzo dużo. No, powiem Wam, że jak tak sobie przeliczyła, że taki pomysł zrodzony zupełnie z jakiegoś tam chwilowy Moto Podhale, bo to wpadłem jednego wieczoru na to i cieszę się, że to się tak bardzo rozrosło. Jeszcze raz proszę powtórzyć, ile? Paweł pyta tutaj, ale to chyba wycieczki, o czymś takim pomyślałem. Staram się powolutku, ale do tego jeszcze muszę dorosnąć i muszę najpierw dostać tak zwane gwarancje turystyczne, ale to dłuższy temat jest. 500 sztuk przy tylu subach to raczej formalność. No właśnie powiem Ci, że 500 sztuk sprzedać też myślę, że nie byłoby problemu, ale no jednak kurczę, a co jak się nie uda, to wtedy będzie problem. Coś tutaj się widzę zacięło. Raz, dwa, trzy. Nie wiadomo, co gadam, bo zacinam. Dobra, to zaczekamy troszkę. Zaczekamy troszkę, bo coś tutaj nie działa. Jak tam? Mamy tą transmisję, czy nie? Ruszyło pewnie. Internet jest dobry. Tnie jak diabli. A, widzicie. Nie mam pojęcia, co się stało. A jeszcze mam jedną ważną rzecz do powiedzenia. Halo, halo. Łącze się przegrzewa. Zaraz coś tutaj porobimy. Jest już ok. Wszystko leci. No widzicie, sorry, internet na wsi. Wszyscy wrócili z wycieczek w góry. I po prostu tak się zdarzyło, że już ok. Zaraz będzie zrzutka na internet. To tak, żeście się zrzucili. Jest taki profil Make Life Harder. I profil Make Life Harder, jak wrzuca coś gdzieś, to się zawsze przegrzewa wszystko i pada strona. A to tylko jest chwilowa przerwa. Słuchajcie, tak trochę zamulam, bo czekam. Czekam, czy wszystko gra. Wszystko gra. Joker pisze, że wszystko gra. Dobrze. To zmieniam sobie baterię w drugim aparacie jeszcze w międzyczasie. No i tak z tą zrzutką pomysł taki miałem. Myślę, że wypali, a nie ukrywam, że bardzo chciałbym wydać ten przewodnik, bo jest to taka troszkę realizacja kolejnego marzenia, a wiecie, że marzenia swoje i czyjeś trzeba spełniać. Słuchajcie, to działa czy nie działa? Bogdan pisze, że nie działa, a inni piszą, że działa.
Nie działa. Zepsuliście. Adrian, może rachunek? Nie, zapłaciłem rachunek, spokojnie. Dobra, słuchajcie, niektórym działa, niektórym nie. Ale myślę, że to się gdzieś tam, że to się rozkręci i że będzie dobrze. Rurki z głodówki. Tak, rurki z głodówki. Chciałem podziękować piekarni. Piekarnia poranna. Taka jest piekarnia. Od takiej piekarni dostałem rurki na głodówkę, na głodówce. Chciałem powiedzieć, że po prostu była rewelacyjna. Po prostu rurki były rewelacyjne. Zjadłem je bardzo szybko. Czekajcie, włączam sobie kamerę w międzyczasie. Przesyłanie strumieniowe. A żeście mi przegrzali jeszcze kamerę do tego wszystkiego. Dobrze. Niestety z tym internetem w górach tak jest, że nawet światłowód 600 megabitów na sekundę potrafi się niestety troszeczkę zaciąć. Dlatego, że mamy dużo turystów, a jak są turyści, szczególnie teraz na święta, no to ten internet się po prostu zacina. Dobra, słuchajcie, to lecimy dalej. Tak trochę zamulałem, przepraszam Was bardzo, ale w słusznej sprawie. Konkurs fotograficzny na 10-lecie Motopodhale. Żeby nie było tylko tak, że kasę ciągnę i nic nie daję w zamian, to zapraszam Was do udziału w konkursie fotograficznym. Jest to taka ciekawostka, którą rozwinę za niedługo, bo dzisiaj Wam tylko o tym powiem, a regulamin będzie za kilka dni, ale mogę Wam śmiało już powiedzieć, bo jakby wszystko mam dopieszczone. Konkurs fotograficzny na 10-lecie Motopodhale to taki konkurs, który sobie też wymyśliłem. Hasłem przewodnim konkursu będzie Motopodhale. Zaskoczeni pewnie bardzo jesteście. Bardzo długo myślałem nad tym hasłem, ale nie będę go absolutnie rozwijał, dlatego żeby sobie każdy mógł sam przemyśleć, jak rozwinąć to hasło. Konkurs na zdjęcie, ale nie archiwalne. Zdjęcie będzie tylko i wyłącznie zrobione w tym sezonie i nagrody będą naprawdę zacne. Logotypy widzicie, muszę się teraz wspomóc kartką. To będzie wszystko napisane w regulaminie, który będzie w tym tygodniu opublikowany. Pierwsza nagroda do wyboru. Albo Villa Roztoka zaprasza na 5-dniowy pobyt wakacyjny w okresie wakacji od 1 lipca do 31 sierpnia. Pobyt obejmuje noclegi, śniadania, obiad, kolację dla dwóch osób w pokoju Standard Plus. Wartość tej nagrody 2000 zł. I to jest bardziej nagroda dla osób, które są z zewnątrz, z Polski. Druga, jestem czy nie? Bo tam piszecie teraz, że padło. Bogdanowi padło. Jedni piszą, że padło, drudzy piszą, że poszło. Dobra, ale lecimy dalej. Drugi, bo to jest nagroda do wyboru. Dla osób spoza Podhala jest właśnie nocleg w Willi Roztoka. Dla osób spoza Podhala schronisko Bukowina przygotowało bon voucher na 2000 zł, więc możecie swoich znajomych wziąć na wystawną kolację i po prostu taką kolację dla znajomych, dla bliskich sobie zorganizować. I to jest nagroda za pierwszą. Nagrodą za drugie miejsce jest voucher o wartości 500 zł na pobyt albo usługi restauracyjne w schronisku Głodówka. I do tego Zajazd Białczański zaprasza na wycieczkę quadami albo skuterami śnieżnymi przez cały rok 2025. I wartość tego bonu to jest 1000 zł na zajazd białczański, na kłady, więc wartość tej nagrody to jest 1500 zł za drugie miejsce, a za trzecie miejsce również nagroda jest, zrzutkę później będę sprawdzał, zrzutka jest mało istotna teraz o konkursie. Trzecie miejsce, kosówka, nasza ukochana kosówka w Bukowinie Tatrzańskiej, którą też już wiele razy pokazywałem. Zapraszam motocyklistów na weekendowy pobyt dla dwóch osób. Wartość jest około 400 zł takiego pobytu. I Andrzej Mąka, kulik i Bukowina Tatrzańska, zaprasza albo na kulik zimowy, albo na kulik, no nie kulik, tylko przejażdżkę taką letnią, z pięknymi widokami, z ogniskiem, z jakimś, wiecie, dodatkiem.
mokrym. I to jest nagroda za trzecie miejsce. Dodatkowo do każdej nagrody, do pierwszego i do drugiego i do trzeciego miejsca, niezastąpiony sklep Defender, bon podarunkowy o wartości 300 zł, strzelnica w Poroninie, również mój nowy pracodawca i moja firma współpracująca, bo to bardziej na zasadach partnerskich się będzie odbywało, zaprasza też bon na strzelnicę za 300 zł i ode mnie jednodniowa wycieczka, więc wartość około tam 450-500 zł. I pojeździmy sobie po Podhalu, oprowadzę Was i to jest zarówno do pierwszego, do drugiego, jak i do trzeciego miejsca taki zestaw. Popatrzcie sobie, moi drodzy, na te logotypy i zapamiętajcie te firmy, dlatego że żadna z tych firm, jak mówiłem o konkursie, mówiłem, że coś takiego chciałbym, potrzebuję nagrodę, żadna z tych firm nie zadała pytania, a co w zamian? Nikt. Zazwyczaj było to tak, że wyglądało to w ten sposób, że po prostu ok, co potrzebujesz, to masz, albo jak napisałem, że potrzebuję taki i taki bon, ok, nie ma problemu. Żadna z tych firm nie zapytała, co w zamian. I to jest dla mnie naprawdę bardzo fajne, że właśnie są takie firmy, które w ten sposób działają. Także bardzo się cieszę, że znam takie firmy i mogę z nimi współpracować. Konkurs fotograficzny, jeszcze Wam powiem, że będzie działał, startuje już w zasadzie, no, można powiedzieć, że już od teraz możecie materiały przygotowywać, będzie w regulaminie napisane, gdzie je wysyłać, bo muszę formularz zrobić, a konkurs będzie trwał bardzo długo, bo będzie trwał aż do 20, w zasadzie tam do 16 mniej więcej, bo wtedy się kończy, do 16 listopada, bo wtedy się będzie kończył sezon. Także do 16 listopada macie okazję, żeby takie zdjęcie zrobić, a na pewno do końca listopada będziemy zgłoszenia przyjmować. Także bardzo się cieszę, że taki konkurs też się udało zrobić i dziękuję już z góry tym firmom. Ja oczywiście przybliżę te firmy, no bo jakby dla mnie to też jest super, że takie firmy są, które nie oczekując nic kompletnie, po prostu mówią, ok, co potrzebujesz, tylko to masz, powiedz tylko co i kiedy i wszystko jest do dyspozycji. Dzięki wielkie, a Was już zapraszam do tego, żebyście sobie myśleli o tym, jak podejść do tematu fotograficznego Moto Podhale. Widzę, że tutaj się coś dzieje. Słuchajcie, ja w ogóle tak, z tych rzeczy, które chciałem zaprezentować, mam nadzieję, że w ogóle tutaj jestem jeszcze, bo coś mi się tu dzieje. Chyba jestem, nic nie piszecie, że mnie nie ma, to chyba jestem. Kamerka jest, w ogóle jest, kamerka jest, działa. Słuchajcie, wracam tutaj, koniec prezentacji, nie mam więcej nic do zaprezentowania i tak gadam już chyba godzinę, matko kochana, godzinę gadania. Słuchajcie, teraz sobie mogę zobaczyć, co piszecie. Zwrócimy się. Jejku, ja nawet nie wiem, odkąd to tutaj jest. Tak, to jeszcze czytałem. Czy będzie coś o karawaningu? Wracam dość tak daleko, więc wybaczcie mi teraz troszkę za mułę. 200 tysięcy my swoją drogą polecam Adriana każdemu, kto chce poznać z Bronisławą. Tak jest. Tak, bo Sebastian tu pisze, że z Sebastianem zrobiliśmy spotkanie o broni, które miało trwać, nie wiem ile myśmy tam mieli, do godzinki mieliśmy siedzieć, ale tak, żeśmy się zasiedzieli, że 3 godziny żeśmy o broni gadali, a to dopiero był początek. Ale w zasadzie już zrobił pozwolenia wszystkie i fajnie. Zakopane już dawno omijamy ze znajomymi. No tak, Zakopane ludzie omijają. Ja też omijam Zakopane. Jak widzieliście, w zasadzie u mnie na kanale nie ma materiałów Zakopanego. Nie ukrywam, że chciałbym, żeby to też się zmieniło w tym roku. Bo jednak wszyscy jadą do Zakopanego, przynajmniej tak mówią, że jedziemy do Zakopanego, a ile osób do tego Zakopanego jedzie, to pewnie tylko przyjeżdżają na chwilę, zjedzą coś i tyle. Ale Zakopane też się pojawi w końcu. No i mam nadzieję, że w końcu władze zakopiańskie pomyślą o motocyklistach, a nie tylko o fanach disco polo. Rozjechała się ostrość już chyba dawno, ale ten Chryste Łomatko 470... Jedzenie też wpisane w koszty. Spokojnie, jedzenia nie wpisywałem. Rodzice mnie żywią, więc... czy zakup GSA wliczyłem w koszty, to już mówiłem. Kasa to ciężki temat.
No oczywiście, że kasa to ciężki temat, no ale dlatego może, że nikt go nie porusza, no to może zaczniemy też o kasie rozmawiać, no. Ciężko jest zbilansować pieniądze z pasją, dokładnie, ciężko jest zbilansować pieniądze z pasją, zgadza się, ale dużo taniej by było jeździć sobie po prostu, nie tracić czasu na opisywanie tego, więc to też by była zupełnie inna kwota, tak? Chętni na wyjazdy, bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że uda się to wszystko ze strzelaniem połączyć. A możemy też zrobić wyjazdy razem ze strzelaniem. Możemy sobie pojeździć i postrzelać przy okazji. Co tutaj jest jeszcze w komentarzach? A online też będzie? Jazda online nie będzie. A przewodnik online, tak, będzie jakiś e-book pewnie, ale to jakby w późniejszym, absolutnie w późniejszym czasie. Jak ktoś jest starym dziadem, nie zna się na tych internetach, może jakiś numer konta. Spokojnie, Paweł, jak doszedłeś tutaj i jesteś na live'ie, to poradzisz sobie też z jakimiś tam wpłatkami. Tak, tutaj potem była przerwa, wszyscy mi pisali, że tnie, ale mam nadzieję, że teraz już jest ok, bo widzę, że nie ma żadnych błędów. Coś tutaj o tej zrzutce pisaliście jeszcze, ale. Pozdrawiam z siłowni, dziki dzik, pozdrawiam, sam raz do ćwiczeń, może ja w końcu zacznę ćwiczyć coś, bo kiepsko to troszkę. Rurki z głodówki czy smakowały? Tak, bardzo smakowały, dziękuję. Już wiem, gdzie macie piekarnię i przyjadę do piekarni, bo po prostu były rewelacyjne. E-booka też, tak, e-booka też będę przygotowywał. Najprawdopodobniej właśnie zadziała to tak, że ci, co dostaną, przy czym e-book z przewodnikiem, wszystko to, co będzie w przewodniku i tak jest publiczne, więc tam będzie po prostu poukładane, ale jak najbardziej pewnie jakiś tam e-book wyjdzie. Pomysł z wycieczkami super, bardzo dziękuję i zapraszam już. Tu znowu pisaliście, że raz, co do przesyłu reklamy, mnie się czasem w live wtrążają. Tak, też włączyłem wyświetlanie reklam w live'ie. Mam nadzieję, że wam to nie przeszkadza. Przepraszam bardzo, ale zawsze chociaż można mówić słowo piwo, a można, nie będę się tam przejmował, czy mówić coś, czy nie. Chociaż straszą, że algorytmy wyłapują i usuwają potem filmy, ale mam to gdzieś. Coś tutaj jeszcze piszecie. A ten obczaj zrzutkę, zaraz zobaczę. Podobno sprzedajesz swojego GS-a. Nie sprzedaj GS-a. Ej, co wy, bo już któreś pytanie jest. Nie sprzedawam, nie sprzedaję GS-a na pewno. GS zostaje już ze mną na stałe i prędzej kupię coś nowego, ale raczej też nie GS-a. Jazda i strzelanie. Bardzo fajnie, jedno i drugie jest intensywne i uspokaja. I jazda i strzelanie bardzo mocno uspokaja, wbrew pozorom. Przyjechałbyś jakoś na jesień do Istanbulu na kawę? W tym roku raczej jeszcze Turcji nie będzie, ale tak, ale na pewno już w tym roku będą kraje takie, których wcześniej nie mogłem ze względu na pracę zwiedzić. To na pewno już takie kraje się na kanale pojawią, więc czekajcie cierpliwie. Plany mam, może jeszcze nie powiem, że bardzo ambitne, ale tak, to na pewno będzie już widać zmianę związaną z pracą. Mam taką nadzieję, że będzie łatwiej, zdecydowanie łatwiej. Mam pytanie o Dominatora Bartka. Jak tam jest z dopuszczeniem jazdy na drogach europejskich? Nie są za głośne, nikt Bartka nie dogoni, a ten wydech, jak się jedzie spokojnie, to on potrafi być cichy, więc jeździmy tak, żeby nas po prostu nie zatrzymywali. A jak zatrzymają, no to trudno, no to mu zabiorą motocykl i się młody nauczy, że się cichy wydech zakłada. Słuchajcie, dotarłem do końca komentarzy. Mówicie, żeby obczaić zrzutkę. No dobra, to sobie zobaczę na drugim komputerze. Ale aż się trochę boję. A nie, na drugim komputerze nie wiem, czy mam dostęp. Czekajcie. Zaloguj się. Chwila ciszy. Internet nie lubi, live nie lubi ciszy, więc ten moje zrzutki. Normalnie, jak wariaty. Ja myślałem, że nie zbiorę tego do końca roku, a tutaj po prostu elegancko wpadło. Dziękuję Wam bardzo. Idzie to taka. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za te wszystkie wpłaty. No po prostu mnie trochę natkało. Nie wiem, co powiedzieć. Dziękuję. Po prostu dziękuję. Cieszę się, że jest tyle.
że jest tyle osób chętnych, które właśnie swoją złotóweczkę chcą przeznaczyć, ale też przy okazji dziękuję wspierającym, bo oni są cały czas, stale i na YouTubie. Są troszeczkę, są przeze mnie zaniedbani, ale już wkrótce nie będą i mam nadzieję, że ze wspierającymi też stworzymy bardzo fajny projekt. Więcej nie mówię, bo oni już wiedzą, co kombinujemy. Czy skończyliście już GS-a i kiedy filmik? No nie skończyliśmy GS-a. Śmy, no ja mogę co najwyżej to nagrać, to co Mateusz robi. Po prostu wszyscy rzucili się teraz na serwis. Ciepło jest, wszyscy chcą jeździć. I wiecie co, mogę wam jeszcze powiedzieć teraz, będę to potem mówił w filmach jeszcze z Mateuszem, jak będziemy kręcić. Często jak kręciliśmy te filmy, to było takie pytanie, dlaczego Mateusz nie założy swojego kanału na YouTubie. Ostatnio miałem przyjemność popracować z Mateuszem, to za daleko powiedziane. Ja kręciłem, a Mateusz pracował i widziałem sposób jego pracy, widziałem jego zaangażowanie i widziałem jego skupienie. To znaczy, on był tak skupiony, że mogło się dookoła cokolwiek dziać i on po prostu musiał się skupić na tym, no ale z drugiej strony rozkłada się silnik, który ma milion albo 2 miliony elementów, to się trzeba skupiać na tym. I już wiem, dlaczego on nie kręci tych filmów. Dlatego, że po prostu wtedy albo kręcenie, albo robota. I w tym momencie, kiedy wszyscy się rzucili, w tym momencie, kiedy się wszyscy rzucili na to, żeby serwisować motocykle u Mateusza, no to niestety jest problem, bo, no bo nie ma czasu, żeby skończyć mojego. Ale nie ukrywam, że przyda mi się za tydzień, bo za tydzień pierwszy wyjazd dalszy, więc fajnie by było jakoś po świętach się spotkać. Nie chcę mu tam truć 4 liter teraz święta, ale już rano 8:30 będę dzwonił do niego. Ale z tego, co mi Mateusz powiedział, to on już przychodzi do pracy bardzo wcześnie, przed 5 nawet, bo wtedy ma spokój i wtedy nikt do niego nie wydzwania i nie wypisuje i może zrobić jakąś robotę. No niestety, rozumiem to całkowicie, więc czekam sobie po prostu cierpliwie, aż nadejdzie mój czas i ten GS cały do kupy będzie złożony. Raczej ten odcinek, który będziemy kręcić, będzie ostatnim odcinkiem, takim z podsumowaniem kosztów i wszystkiego. I raczej na tym będziemy już po prostu kończyć, bo już jest sezon, trzeba kręcić inne rzeczy. No i mam nadzieję, że pierwszy test GS-a będzie też fajnie, że się w ogóle wszystko uda z nim, że się uda go poskładać i że mnie zawiezie tam, gdzie planuje. Tak, Bogdan w drodze, dzięki, bo Bogdan w drodze ma wypożyczalnię motocykli i cały czas mnie namawia, żebym na jego motocyklu jechał, ale z motocyklem jest jak, sorry, z babą, wolę jednak na swoim jechać i tak zawsze jest jakby lepiej. Ten film o amortyzatorach był mega, zgadzam się. Chyba najbardziej rozmowa z Piotrem mnie tutaj nakierowała na to, że jednak człowiek jeszcze tak wielu rzeczy nie wie różnych o motocyklach i ja technicznie jestem bardzo słaby, jeśli chodzi o motoryzację, a taka rozmowa z Piotrem po prostu super. I cieszę się, że Mateusz z Piotrem też sobie porozmawiał troszkę, chociaż w pierwszym momencie, jak tak słuchałem ich na gorąco, to tak nie wszystko łapałem, bo bardziej się też skupiłem na tym piesku, który tam sobie troszeczkę skomlał. Skupiłem się na tym, żeby wszystko to dobrze nagrać, ale dopiero jak montowałem ten film i odsłuchiwałem, no to też wiele ciekawych, fajnych rzeczy. Dalej coś reklamy wtryniają. No tak, no coś tam reklamy się będą wtryniać, ale zawsze można pominąć. Powiedział o sierpniu. Nie wiem o czym teraz. Nie wiem, o czym Marek piszesz, że powiedziałem o sierpniu. Daniel Bednarski, co z Koroną Gór Polskich? Tak, Korona Gór Polski to jest temat, który dalej jakby nie jest porzucony. Korona Gór Polski to jest temat, który bardzo wiąże się z innym tematem, który też będę wałkował, bo Korona Gór Polskich to był pewien trening motocyklowy, ale nie chcę rozszerzać tego tematu. Mam nadzieję, że połączycie kropki na koniec dwóch projektów, które gdzieś tam cały czas się w tle toczą i finał będzie jeden, ale o tym będzie więcej. Tak, ale zostały mi teraz, mogę Ci już powiedzieć, jakie mi szczyty zostały. Mogielica, Skrzyczne, Radziejowa, Turbacz, Tarnica, Śnieżka, Śnieżnik, Babia Góra i Rysy. To mi zostało, bo mam tutaj na szafce wklejone i zapisuję sobie datami, kiedy po prostu kiedy który szczyt będę zdobywał. Dobra, słuchajcie, kochani moi, bo już masz planów, mam planów bardzo dużo, mam planów,
Aha, Mateusz mi obiecał GSA na sierpień. Tak, Mateusz mi obiecał GSA na sierpień w ostatnim filmie, ale mam taką cichą nadzieję, że zrobi wcześniej. Ale też nie ukrywam, że z tyłu głowy też mam taki pomysł, żeby może w końcu odezwać się do tych marek, które chciały współpracę i chciały, żeby przetestować motocykle. Bardzo chętnie wezmę na dalszą przejażdżkę. Góry Himalajan, połącz kropki. Nie, w tę stronę. Projekt Korony Gór Polski to jest projekt związany. No, nie będę mówił. Wytrzymam. Chociaż ja lubię gadać dużo, ale staram się trzymać czasami język za zębami. Radiowa najlepsza. No i radiowa jest blisko, i dlatego właśnie radiowa ode mnie jest na tyle blisko, że nie mam kiedy jechać. Łatwiej mi było robić Sudety i jeździć Sudety tyle razy, bo zawsze się weekend jechało. A radiowa Mogielica Skrzyczne to jest przecież rzut beretem wszędzie, a tu ten. Czy to, co się działo na głodówce, zostanie na głodówce? To, co się dzieje na głodówce, zawsze zostaje na głodówce, a tam się dzieje. Natomiast tak, zlot na zlot. Nasze spotkanie wiosenne na głodówce. Na razie zostaje na głodówce. Piotr, który jest zarządcą tego schroniska, tego obiektu, ma umowę dzierżawy na wiele lat i mam nadzieję, że tam się będziemy spotykać. Bo fajnie jest, kiedy obiekt tak wyjątkowy, jakim jest głodówka, jest prowadzony przez tak wyjątkowego człowieka jak Piotr, bo on nie dość, że. Znaczy, on mnie zaraził pasją strzelecką, a jego zaraziłem pasją motocyklową, żeby było śmiesznie. To przez niego strzelam, a on trochę przeze mnie zaczął jeździć na motocyklu. Razem ze mną na przejażdżce miał pierwszą glebę, ale nie mówcie mu, bo na pewno tego nie słucha, więc ten. Jak można gdzieś odtworzyć ten live, bo tutaj jest chyba tylko 14 minut. Live będzie dostępny, on chyba godzinę po zakończeniu on się zapisuje i będzie dostępny. Turbacz pod nosem nie zrobiony. Adamie, robię od najniższego do największego, więc mam konkretną kolejność robienia Korony Gór Polski. Oczywiście, że dużo łatwiej by mi było zrobić wszystko na czas. W sensie, wiesz, to co mam bliżej, no to sobie robić po drodze, ale ja mam tak, że jak się już na coś uprę, to muszę dokończyć. I tak sobie założyłem, że będzie od najniższego do najwyższego, więc na turbacz jeszcze niestety troszeczkę czasu mam. Natomiast jeszcze wracając słowo do głodówki, bo przerwałem temat. Mam taką cichą nadzieję, że głodówka zostanie w kalendarzu i że Piotr zostanie na głodówce, że będzie tam przez wiele, wiele lat. To nie jest prosty obiekt do prowadzenia, zdaję sprawę, ale cieszę się, że jest to takie wyjątkowe miejsce, gdzie możemy robić takie spotkanie, bo jest to najwyżej położone miejsce ogólnie dostępne, publiczne, gdzie możemy coś takiego zrobić. Wyżej obiekty to są jedynie schronisko nad Morskim Okiem, gdzie raczej byśmy nie wjechali, chociaż były tam motocyklowe spotkania nad Morskim Okiem, jakiś rajd zabytkowy tam wjeżdżał. Swoją drogą ja też tam jeździłem nad Morskie Oko motocyklem wiele razy, kiedy pracowałem w Tygodniku Podhalańskim, ale już po prostu cieszę się, że tam jeździć nie muszę, bo to żadna przyjemność. Troszkę widoków było, ale przyjemność zerowa. Słuchajcie, będziemy kończyć powoli to spotkanie, bo już jest bardzo późno, to pierwsza sprawa. Jest 21:19. My tu już gadamy prawie półtorej godziny. Przewodnik bierze w ciemno. Kurczę, nawet nie wiecie, jak mnie takie komentarze cieszą, bo to po prostu zachęca do działania. Dziękuję Wam bardzo za to, że. Chyba, że jeszcze o czymś chcecie pogadać, a to tak patrzę jeszcze na czat, ale pewnie już będziemy kończyć, no bo jest końcówka świąt. Fajnie by było sobie jeszcze odpocząć przed jutrzejszym dniem. Życzę Wam miłego powrotu do pracy, oby to był dobry powrót, obyście nie byli zmęczeni, albo żebyście mieli okazję się sobie po tych świętach odpocząć przez pierwsze 2 godzinki pracy. Mam nadzieję, że będzie wszystko git. Będziemy kończyć już powoli, półtorej godziny gadania prawie. No, bez mała półtorej godziny, strasznie długo. Coraz dłuższe te live'y, ale na razie nie planuję żadnego live'a innego. I tak się cieszę, że się w końcu zdecydowałem robić te live'y, bo fajnie jest, jak jest tyle osób. Kiedyś robiłem premiery. Pamiętam, jak zaczynałem działalność na YouTubie, to kiedy w pandemii pojechałem na Chorwację. Do Chorwacji pojechałem wtedy. Chociaż na Chorwację to też jest tak po naszemu. Pojechałem do Chorwacji i wtedy codziennie montowałem filmik, wrzucałem i była jeszcze premiera. Ja na każdej premierze byłem. Kurczę, ale to było fajne. Jak się tak siedziało na tej premierze i można było z ludźmi sobie po prostu też pogadać. Kiedy można postrzelać? Żona pyta. Nie wiem, czy się bać, czy cieszyć.
No, zapraszam już od majówki na pewno. Po majówce zaraz będziemy już strzelać jak najbardziej regularnie i na pewno będzie bardzo fajnie. Czy szlak przez ojców to też kwalifikuje się do Moto Podhala? Tak, że tak powiem, szlak Orlich Gniazd na pewno będę odwiedzał w tym roku. Też mam taki plan, bo nie byłem tam. Chyba z 5 lat nie byłem na szlaku Orlich Gniazd. Na pewno też chciałbym odwiedzić Oświęcim. To będzie ciężki film, bo chciałbym po prostu też pojechać z kamerą do Muzeum Auschwitz, żeby też pokazać od strony motocyklowej, czyli dojazd, zostawienie motocykla, rezerwację biletów, bo to też jest miejsce, które chciałbym, żebyście odwiedzali. Oczywiście to nie jest miejsce na Podhalu, ale YouTube wszystko przyjmie i dlatego mówiąc wcześniej o tym, jak różnie wygląda ten podział kanałów, na których działam, to każdy kanał jest inny. No, akurat Oświęcimia, jeżeli Oświęcim będę prezentował, to tylko w formie wycieczki właśnie z Podhala. Jeżeli ktoś zostaje tydzień na Podhalu i ma ochotę odwiedzić Muzeum Auschwitz-Birkenau, to oczywiście będzie sobie mógł daną trasą pojeździć i to w ten sposób na pewno trasa będzie przygotowana. Jak często będą relacje z wypadu, czy relacje wieczorne będą? Mówisz o tym wypadzie naszym planowanym teraz, o którym nie chcę za dużo mówić, Adamie. Ojców Villa Zosia. A dziękuję, zapamiętam. Trzymam kciuki za wydanie przewodnika. Dzięki, Dajwo. Podobno na Podhalu dzisiaj wiało, zginęli ludzie. Tak, bardzo mocno wiało. Mówiłem o tym na początku jeszcze, że strasznie mocno wiało. W Rabce zginęła rodzina trzyosobowa, w Zakopanem zginęła dziewczyna 23-letnia i 9-letni chłopiec. Bardzo mi przykro z tego powodu. Alerty jakieś tam były wcześniej, no ale to wiecie, no nie możemy polegać na alercie. Trzeba po prostu też myśleć i patrzeć troszkę do góry. Myśmy dzisiaj z Kamilem jechali. W wielu miejscach mocno były połamane gałęzie i nie ukrywam, że wiele dróg wybieraliśmy takich, żeby właśnie nie pchać się za bardzo w ten teren, gdzie po prostu dużo jest drzew. Także wiało. Niestety, to będzie bardzo czarny dzień w historii Podhala, bo chyba, no nie pamiętam takiego dnia, żeby 5 osób zginęło przy przygniecionych przez drzewa. Co tam jeszcze piszecie? Czy chcecie rezerwację albo online, albo rano po południu? Podobno ciężko Auschwitz. No tak, zgadza się, Piotr. Dlatego chciałbym też o tym muzeum w Oświęcimiu opowiedzieć i pokazać, jak to zrobić, żeby jechać i odpowiednio zaplanować tego typu wycieczkę. Słuchajcie, gdzie wypad za tydzień? No dobra, powiem wam, jak ktoś już tutaj doczekał, Albania. Jedziemy do Albanii. Jak ktoś tutaj doczekał, to za tydzień wyjazd do Albanii, więc mam nadzieję, że Mateusz ten motocykl skręci, złoży, wyskłada, wyskleja i że będzie można jechać. Jestem z okolicy Oświęcimia, może uda się przybić piątkę. Pewnie, Czesław, bardzo chętnie śledź kanały, śledź Instagrama czy relacje, to tam zawsze będzie się coś pojawiać. Wysowa i klimkówka też wiało. No generalnie tak, wiało dzisiaj bardzo mocno i trzeba po prostu w takich warunkach bardzo się pilnować. Powiem wam szczerze, że ostatnie takie wiatry to miałem na Tarifie w okolicy Gibraltaru. Jeżeli tam wiecie, gdzie Tarifa jest, to tam strasznie mocno wiało, zresztą tam zawsze wieje. To wtedy pamiętam, że motocykle przewracało. Dzisiaj aż tak mocno nie wiało, ale faktycznie jeden z kolegów pisał w komentarzu, że po słowackiej stronie widział motocyklistę, którego wiatr po prostu zepchnął z drogi. Jestem w stanie w to uwierzyć, bo naprawdę myśmy dzisiaj po całej jezdni latali od krawędzi do krawędzi. Paweł się pyta, jak długo ta Albania? Sama Albania kilka dni, ale wyjazd będzie ciekawy. Od wyborów do wyborów. Słuchajcie, kończymy, bo za dużo gadam. Dziękuję Wam bardzo za obecność. Mam nadzieję, że miło spędziliście ten wieczór. Ja bardzo miło i cieszę się, że pomimo tych chwilowych przerw, które się pojawiły i zawirowań z internetem, że doczekaliście. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Dziękuję Wam za wsparcie. Dziękuję, że jesteście i że mnie napędzacie do pracy i do działania. I mam nadzieję, że będziemy się spotykać i na motocyklach, i online, i w relacjach, i na strzelnicy, i w wielu innych miejscach. Dzięki wielkie, trzymajcie się ciepło.
Czy będę w Częstochowie 20, 21.04? Nie. Odpuszczam zloty w Częstochowie, dopóki się nie dogadają ze sobą i nie zaczną rozmawiać normalnie, tylko będą organizować dwa zloty w Częstochowie, to pojadę sobie do Częstochowy sam osobiście w ciszy i spokoju, bez kamery pewnie, chyba że wtedy zrobię właśnie szlag Orlich Gniazd. Trzymajcie się, dobrej nocy, dziękuję Wam bardzo serdecznie, koniec już gadania. Na czacie jeszcze chwilę zostanę. Ale dziękuję Wam bardzo za udział. Trzymajcie się. Dobrej nocy, cześć.